Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek. Witam Cię w dzisiejszym, trochę bardziej niż zwykle filozoficznym odcinku Crypto Masters. Na początku dla wszystkich osób początkujących w świecie kryptowalut przypominam, że robimy regularny webinar, na którym tłumaczymy, jak kierujemy się wyborem projektów, które działają, które moim zdaniem mają szansę wystrzelić za jakiś czas, które są dobre. Jak to zbadać samemu również, to pokazuję na tym webinarze. No i w związku z tym, że zainteresowanie jest spore, zwiększyliśmy nasz pokój konferencyjny do 1000 osób z 500. Także jest szansa, że wszystkie osoby, którym nie udało się tam wejść do tej pory, teraz wejdą bezproblemowo w miarę. Także zapraszam Cię na ten webinar. Link do niego znajdziesz pod tym filmem. Jak również najbliższy termin. No i dzisiaj nie będzie szczegółów jakichś technicznych. Nie będzie jakichś detali takich, w co jutro zainwestować, co jutro kupić i kiedy sprzedać. Dzisiaj chciałem szerzej poruszyć temat, o którym pisaliście w komentarzach pod jednym z ostatnich filmików, gdzie analizowałem, jaki jest stan walki banksterki ze światem kryptowalut. I tłumaczyłem tam, że zamiast walki trzeba by się było raczej dogadać, bo ta walka nie ma sensu. No i wiele osób pytało, no dlaczego? Dlaczego? Zwłaszcza, że ja w tym filmie też powiedziałem, że ja sam mam takie rebelianckie nastawienie i mi się ta wizja podoba, że fajnie by było, żeby Bitcoin na przykład zastąpił dolara kiedyś, żeby rządy nie mogły kontrolować pieniędzy. To są fajne rzeczy, tylko że nierealne. Po prostu. Jeżeli się ma lat, nie wiem, 18-20, no to można jeszcze uwierzyć w takie rzeczy, ponieważ widzi się tylko wierzchołek góry lodowej. I ten wierzchołek to jest coś takiego, że jest zły bank i złe rządy, które nas wykorzystują i tak jest, i każdy to widzi. No i z drugiej strony są ludzie, którzy chcieliby normalnego życia, którzy chcieliby wolności. I tak to z wierzchu wygląda i gdyby rzeczywiście to była ta walka, to byłoby sens ją toczyć. To trzeba by wtedy było iść, taki człowiek jak ja, który jest fanem takiej rebelii, poszedłby do tych ludzi i powiedział: słuchajcie, zobaczcie, jak nas jest dużo. 90% na świecie powiedziałoby, że chce wolności. 90% powiedziałoby, że ich wkurza ten wielki brat, który patrzy i śledzi każdą ich transakcję kartą bankową, który robi im pogrupowanie wydatków w systemie bankowym, że tyle wydali na jedzenie, tyle wydali na paliwo, tyle na coś tam. 90% ludzi co najmniej by się zgodziło, że jest to wkurzające. Tylko że tak się składa, że do tego jeszcze przychodzi psychologia. Czyli trzeba sprawdzić, jakich masz żołnierzy. No i tutaj żołnierze rebelii, jak pokazuje psychologia, nie tylko dzisiejsza, ale taka ogólna, bo psychologia się w sumie za bardzo nie zmienia. Także psychologia przez całe lata pokazuje to samo, że ta rebelia wymięknie po prostu. Prędzej czy później. A jak nie wymięknie, to tylko dlatego, że nie będzie rebelią, tylko dlatego, że będzie kontrawładzą, która chce przejąć tamtą władzę i później będzie robiła to samo. Bo prawdziwa rebelia, niestety, ale zazwyczaj wymięka z tego prostego względu. Większość tej rebelii nie jest gotowa zapłacić ceny za tę rebelię. Wyobraź sobie, jak ci wszyscy rebelianci, jak teraz by była taka, naprawdę by było zagrożenie dla banków, bo teraz to jest takie w mediach, że o, banki się boją Bitcoina, bleble, farmazon. Niczego się nie boją. A już na pewno nie Bitcoina. Jakby było prawdziwe zagrożenie Bitcoinem, to po prostu ktoś zacząłby chodzić po domach z karabinami, bo by się okazało nagle, że Bitcoin to w ogóle jest taka krzywda dla ludzkości, że trzeba zdelegalizować i sprawdzać, czy nikt nie ma nic na komputerze. I wiesz, co wtedy by zrobiło 90% rebeliantów? Odinstalowałoby swoje portfele, wypłaciłoby swoje Bitcoiny na złotówki, dolary, funty i nigdy by nie wróciło więcej do tematu. Tak to jest. A wiesz, dlaczego tak jest? Ponieważ ludzie uwielbiają centralizację. Mimo że jest teraz taki hype na tą decentralizację, że super, blockchain, rozproszone rejestry, wszystko zarejestrowane w tysiącach różnych komputerów po trochu, niemożliwe do skopiowania, do sfałszowania, do wykradzenia. Wszystko ładnie, pięknie brzmi. Natomiast zauważ, że te wszystkie bitcoiny ludzie później, czy etery, czy cokolwiek innego, zamieniają później na fiaty, czyli na te waluty fiducjarne, na te normalne tak zwane, na złotówki, dolary. Mało tego, ceny bitcoina zawsze się podaje w dolarach, także w Polsce czasem ktoś w złotówkach, co oznacza, że no, ludzie wcale nie chcą z tego systemu rezygnować. To jest takie, że przyszli dla milionów, bo słyszeli, że w Bitcoinie można zarobić miliony i później dorabiają do tego ideologię. W większości przypadków, bo ci, którzy są tutaj nie dla ideologii, to oni już tu byli 5 lat temu. Oni wtedy widzieli ideologię, wtedy ona była głównie, bo w zasadzie trudniej było na pewno zarobić miliony na Bitcoinie 5 lat temu niż w ostatnim roku. Natomiast ci, którzy weszli w ostatnim roku, weszli dla pieniędzy. Nie ma w tym absolutnie nic złego, tylko po co udawać. Dlatego też
ta rebelia nie ma szans, bo widzisz, wszyscy ci rebelianci siedzą na Facebooku, czyli totalnie scentralizowanym tworze, który w dodatku jest cenzurowany, każdy o tym wie i każdy się na tym zgadza. Wszyscy ci rebelianci oglądają to nagranie na YouTubie, czyli w firmie należącej, czyli no, platformie należącej do wielkiej firmy Google, jednej z największych firm na świecie, która skanuje nasze wyniki wyszukiwań na przykład i w oparciu o to, czego szukamy, może zmieniać nasze poglądy. I tak zresztą jest, bo znam przypadek osoby, która na przykład oglądała filmiki takie bardziej narodowościowe o tym, że Polacy są przeciwko uchodźcom. No i później nagle się zaczęły jej w polecanych pojawiać filmiki takie, że jakieś dziecko biedne z Syrii apeluje o miłość i dobroć. I później się potwierdziło, że faktycznie no, jest to zrobione nie przypadkiem. Tylko, że ktoś stwierdził, że będziemy skanować, jakie ktoś ma przekonania i jeżeli one nie będą nam pasowały, to będziemy mu starać się powoli zmieniać. I ludzie to akceptują. Ludzie mają w swojej komórce ciągłe śledzenie. Mają GPS-a, który cały czas wie, gdzie oni są. My już wiemy, Google się ostatnio przyznało, że jeżeli chociaż raz wykorzystałeś tę służbę, jakby serwis Google Voice, czyli po prostu wyszukiwałeś coś na komórce głosowo, w wyszukiwarce choćby, no to automatycznie włączyłeś zezwolenie na nagrywanie twoich rozmów. I można w Google sprawdzić, czy nagrywali jakieś twoje rozmowy. I one tam po prostu są. Więc niby jest ta rebelia, ale taka nie do końca. I dlatego też ja uważam, że taka wojna nie ma sensu po prostu, bo nie ma żołnierzy. Co z tego, że ja sobie tam chciałbym, żeby ludzie byli wolni na przykład, żeby mogli sami o sobie decydować, jeżeli większość ludzi tak naprawdę wcale tego nie chce. To jest slogan, który się dobrze sprzedaje, walczmy o wolność i tak dalej, ale większość ludzi woli wygodę ponad wolnością. Taki jest fakt, to jest prawda. Zdecydowana większość ludzi woli, żeby im było wygodnie, niż żeby byli wolnymi ludźmi. Wolność niesie ze sobą odpowiedzialność. Trzeba nagle by było ogarniać całe swoje życie. Wyobrażasz sobie świat bez rządów, bez opieki jakiejś publicznej, bez lekarza publicznego, bez drogi publicznej. Trzeba byłoby to samemu ogarnąć wtedy. I część ludzi, 10% może, cieszyłoby się, bo to by był dla nich idealny świat. Świat, w którym nie miesza się jakieś pseudopaństwo do życia po prostu, w którym każdy może robić co chce, w którym nie ma jakichś instytucji, które tam cisną farmazony i tam komuś, nie wiem, temu mówią, że nie może czegoś robić, bo nie pasuje pod regulacje, tamtemu znowu mówią, że może, bo on zapłacił łapówkę. Nie, nie byłoby czegoś takiego. Pieniądze każdy by sobie emitował swoje i w zależności, czy by dobrą wartość im nadał poprzez marketing, to by były używane albo i nie. I po prostu wtedy by to była prawdziwa wolność. Dziś nie mamy prawdziwej wolności. Dziś mamy na przykład podobno demokrację, czyli władzę ludu, więc się zastanawiam, czy ja mogę zrobić takie referendum na przykład o odwołanie rządu. Na przykład poszedłbym i bym powiedział, może nie całego rządu, ale na przykład wiemy już, że NBP wydało 100 tysięcy złotych niespełna na kampanię przeciwko kryptowalutom. Ja osobiście uważam, że to jest niegospodarność, to są pieniądze wzięte z moich podatków i uważam, że osoba, która podjęła tę decyzję bez głosowania publicznego, bo jesteśmy w demokracji, a mnie nie pytano, no to ktoś wydał moje pieniądze i twoje, bez pytania, więc ja uważam, że taka osoba powinna zostać co najmniej zwolniona za niegospodarność, a w zasadzie dobrze by było dać jej zarzut zdefraudowania publicznych pieniędzy i zastanowić się, czy nie warto wsadzić tej osoby do więzienia. Tylko, że wiesz co? Ja sobie mogę gadać, ale my tu nie mamy demokracji, to jest coś nie do zrobienia. Może jakby się ktoś uparł, ruszył z dziennikarzami, to może by się dało kogoś tam zwolnić, chociaż wątpię, bo tak się składa przecież, że jednak kryptowaluty to jest temat raczej negatywny w polskich mediach zazwyczaj. W związku z czym no, można sobie walczyć, no ale nie masz żołnierzy po prostu. Oni zdezerterują wszyscy, nie wszyscy. Zostanie ci 10% i się okaże, a ta cała reszta powie, kurczę, no nie jest tak źle, jest, no fajnie by było tam mieć zdecentralizowanego Facebooka, zdecentralizowany internet, tam zdecentralizowanego YouTube'a. Super to by było, bo to tak dobrze brzmi. Ale wcale by to dla ciebie nie było, dla większości osób by to nie było super. Dla większości osób by to była katorga. Teraz na przykład 10 różnych serwisów z filmami i trzeba odwiedzać jeden taki, bo tam jest wieczorek Cryptomasters, drugi taki, bo tam jest ktoś inny od kryptowalut, trzeci taki, każdy by wybrał sobie inną platformę, jakie to niewygodne. A tak masz jednego YouTube'a należącego do paru amerykańskich typów, którzy mają siedzibę całkiem niedaleko siedziby CIA
I jest dobrze, jesteś zadowolony, jest wszystko takie scentralizowane. Mówi się, ludzie tam płakali parę lat temu, że wchodzą wielkie dyskonty, wielkie markety i teraz małe sklepy osiedlowe poumierają. Ojej, jakie to przykre, jakie to straszne. No i co? I ci wszyscy ludzie dzisiaj w kolejce do kasy w Lidlu, w Carrefourze, w Biedronce. Więc to jest fakt po prostu, to jest wygodniejsze. Centralizacja w takiej formie i korzystanie z banksterki to jest wygodniejsza rzecz. Po prostu. To ja wiem, że to jest brutalne i to smutne trochę, ale tak jest. To jest po prostu wygodne i oni o tym wiedzą. To jest ich broń, widzisz. Dlatego oni nie będą robić nam nigdy żadnych nalotów. Dlatego oni nie przyjdą z karabinem, nie przyjadą czołgiem, bo oni znają zasady gry lepiej. I oni wiedzą, że czołg tu nie pomoże. No, jeżeli przyjechaliby czołgiem, zniszczmy rebelię, wszystkich fanów Bitcoina odstrzelić, to nagle by się okazało, że ci fani Bitcoina już przekroczyli próg wkurzenia. I wtedy byłoby niebezpiecznie. Natomiast no, potem fani Bitcoina może by wygrali rewolucję, pobili tamtych i zrobiliby swoją walutę jedną, którą trzeba stosować i kto by nie stosował Bitcoina, bo wolałby Litecoina, no to tak samo robiliby mu naloty i by go tłukli. Tak by się to skończyło prędzej czy później, ale teoretycznie wtedy można by w ogóle wygrać taką niby rebelię. Natomiast no, to już nie te czasy. No, przecież banksterka i te wszystkie podłe rządy, one się też uczą. Cały czas. One przecież nie rządzą od wczoraj, tylko od dziesiątek lat, może setek, bo niektóre źródła sięgają 100-200 lat, kiedy gdzieś tam Bank Anglii powstawał i został pierwszy raz, że tak powiem, zaszantażowany przez Rothschilda. Tak czy inaczej, dawne historie, no i oni się uczą, więc oni widzą przecież, że gdzie działa wojna, gdzie nie działa. W Europie i w Ameryce Północnej wojna za bardzo nie działa. Tutaj się opłaca działać psychologicznie. Dajmy ludziom taką wygodę, żeby nie chcieli z niej rezygnować za żadne skarby. Nawet za takie, że co roku będziemy im dokładać. Tu powiemy, że musimy śledzić ich na GPS-ie, tu powiemy, że musimy nagrywać ich rozmowy, tu powiemy, że wszędzie muszą być kamery, bo to bezpieczeństwo, bo terroryzm w ogóle wszędzie. Jak nie będzie kamer rozpoznających twarze, no to wszyscy zginiemy w zamachach. Za chwilę będzie, że co tam jeszcze poza kamerami można by zrobić. Dokumenty oczywiście, może jakiś chip podskórny by się przydał, chociaż nie będzie potrzebny, bo po co? Po co komu chip podskórny, jak będą wszędzie kamery, które po siatkówce oka rozpoznają człowieka? No, to chip to już wiesz, to już jest stary pomysł. To nie przejdzie raczej. Także jak już będą kamery, to już będzie wszystko. Systemy rozpoznające głos już również są. Urząd Skarbowy Polski w takim kraju jak Polska, no nie w totalnej czołówce świata, jakby nie było, to już Urząd Skarbowy ma dostęp do biletów lotniczych, więc oni w ramach pilnowania terroryzmu i bezpieczeństwa muszą wiedzieć, gdzie ty latasz. Co ciekawe, bo tak jak powiedziałem w jednym filmie, jak leciałem w tym roku do Hiszpanii, to nikt ani razu nie sprawdził mojego dowodu osobistego. A leciałem z całą rodziną, więc mógłbym nawet ukraść komuś dzieci i sobie wywieźć. Nikt nigdzie nie sprawdził dowodu, więc i znam parę innych takich przypadków, które to potwierdzają, że to się często zdarza. Także bezpieczeństwo terrorystyczne, bla bla bla. No i nowe zasady, nowe zasady, nowe zasady. Tak jak ta nowa zasada z zeszłego roku, że gdyby bank miał trudności finansowe, no to może do 20 dni roboczych zatrzymać pieniądze użytkowników i ich nie wypłacać. I przez te 3 tygodnie sobie łatać dziury, może załata te dziury wtedy, a może zdążą za ten czas z tymi pieniędzmi uciec na Bahama. Tego nie wiemy, dowiemy się, jak będzie kryzys, który w sumie podobno nadchodzi. Tak czy inaczej, nie ma rebelii. Nie ma rebelii, to jest fikcja, jest na pewno paru geeków takich, którzy chodzą po internetach i oni naprawdę są zachwyceni tym, że oni chcą naprawdę zmienić świat. I wiesz, jak to się kończy? No, zawsze tak samo. Czyli jest jakiś geek, który chce zmienić świat, ma świetną technologię i później przychodzi wielka instytucja, korporacja, bierze tę technologię, on czasem na tym nieźle zarobi. Natomiast oni biorą tą technologię i dominują świat jeszcze bardziej z tą technologią. Tak się dzieje już teraz, jak Goldman Sachs kupił przecież giełdę Poloniex, jak Jimmy Dimon i jego JP Morgan tam regularnie opowiadając, że nie lubią Bitcoina, potem w niego inwestują, potem kupują. No takie rzeczy się dzieją i to moim zdaniem już od dawna. One teraz tylko wychodzą. Jak George Soros przecież zainwestował kupę kasy, miliard, czy ileś tam w spółkę, która sympatyzuje z Bitcoinem i teraz będzie robiła własne ICO, no to jest logiczne. To teraz takie rzeczy wychodzą, a one może się dzieją już od 5 lat. Tego nie wiemy. W związku z czym nie ma rebelii. Nie ma rebelii, jest paru ludzi, którzy by chcieli, ale większość wybierze wolność. I dlatego też ja uważam, że taka walka nie ma sensu, ponieważ
no, paliwa ci zabraknie. Nawet jeżeli ty jesteś tym, który naprawdę jest gotowy ruszyć i zaryzykować wszystko w swoim życiu, żeby wywalczyć wolność dla ludzi, to niestety walczyłbyś o coś, czego ludzie wcale nie chcą. Ludzie nie chcą wolności, ludziom to pasuje, że system o nich wie wszystko, bo w zamian system daje całkiem dużo. Jakby nie było, daje wygodną bankowość, daje wygodne podróżowanie, daje brak granic, daje mnóstwo różnych możliwości. Daje to, że możesz się wynieść z jednego kraju do drugiego i zarabiać tam pieniądze. Więc system daje tak dużo, że wolność może być dla większości ludzi ceną za to, co dostali. I tak to wygląda. I dlatego też uważam, że zamiast walczyć, bo jakie jest rozwiązanie? Nie chodzi o to, żeby szukać problemu, tylko żeby znaleźć rozwiązania. Jakie jest rozwiązanie? Moje rozwiązanie jest takie, że ja mogę sobie być rebeliantem w sercu, sympatyzować się z pewnymi ideami, pomysłami i tam, gdzie one nie będą chciały totalnie zniszczyć systemu, to tam wtedy je wspierać. Czyli jeżeli powstaną, w zasadzie już powstają, projekty, które chcą się dogadać na przykład z prawem, robić umowy prawne zgodne tam z tymi wszystkimi KNF-ami, pierdołami, no to wtedy to jest projekt warty zainteresowania, ponieważ on nie ma idei takiej rebelianckiej, udając, że chce zmienić cały świat, mimo że ludzie wcale go nie chcą zmienić, tylko chce się dogadać, chce wykorzystać z jednej strony zalety tej rebelii, czyli tego blockchaina, zdecentralizowanych systemów i tak dalej, czegoś, na co trudniej wpłynąć, i te wszystkie zalety połączyć z funkcjonującym systemem, który po prostu i tak musi wyrazić zgodę, żeby wprowadzić nowe rozwiązanie. Jeżeli ten funkcjonujący system zobaczy, że to jest dobry układ, że na tym można też zarobić, to mamy optymalne rozwiązanie. Jedni są zadowoleni, drudzy są zadowoleni, jedni drugich nie będą atakować, więc będziemy mieć realne zastosowanie technologii, realną jej akceptację. I o to nam tutaj chodzi. Ciekawi mnie bardzo Wasze spojrzenie na tę sprawę. Jest to, tak jak mówię, rozprawa bardziej filozoficzna dzisiaj, no ale chciałem sobie pogadać i dowiedzieć się też, co Wy na to. Kto się z tym zgadza, kto się z tym nie zgadza, kto ma jakie argumenty. Myślę, że może być fajna, ciekawa rozmowa w komentarzach. Także tak czy inaczej świetlana przyszłość przed kryptowalutami. No i co? Dzięki bardzo, do zobaczenia w kolejnych nagraniach i pamiętaj proszę o bezpłatnym webinarze dla początkujących. Najbliższa data i możliwość zarejestrowania sobie miejsca jest pod tym filmikiem. Do zobaczenia na YouTubie i na webinarze. Cześć!